Pierwszy z budynków na terenie fabryki pełnej życia zostanie poddany gruntownemu remontowi. Dzięki temu miasto zyska salę mogącą pomieścić blisko 200 widzów. Teren fabryki pełnej życia, odkąd miasto przejęło, ten teren zmienia się nieustannie. Być może w tym roku te zmiany, mamy taką nadzieję, będą bardziej zauważalne, bo rzeczywiście chodzi o to, żeby ten budynek, który się za nami znajduje, warsztatu elektrycznego i warsztatu obróbki cieplnej, przynajmniej takie było ostatnie przeznaczenie tego budynku, zamienić na salę wystawowo-koncertową, multimedialną. Budynek ma około 400 metrów kwadratowych wielkości. Chcemy, żeby znalazło się tutaj miejsce, w którym spotkać się będzie mogło ponad 200 osób przy okazji organizacji koncertów, wystaw, etc. Kiedy rozpoczną się prace? Prace rozpoczną się tak szybko, jak to jest możliwe. Na razie jesteśmy na etapie zbierania dokumentacji do celów przetargowych, no i zastanawiamy się nad tym, kiedy rozpocząć postępowanie przetargowe. Chcemy to zrobić tak szybko, jak to możliwe. Nie potrafię w tej chwili określić terminu. Zależy nam na tym, żeby ten budynek jeszcze w tym roku oddać do użytku. Co zostanie tutaj przearanżowane, zmienione, jak będzie wyglądać elewacja? Czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Elewacja w tej chwili za nami jest dosyć zdewastowana, to znaczy przez te ponad 100 lat, bo mniej więcej tyle ten budynek tutaj stoi prawdopodobnie, przez te ponad 100 lat on był wielokrotnie przebudowywany i dostosowywany w taki sposób do tego, żeby jak najlepiej spełniać te swoje funkcje fabryczne. Przez co nie wszystko z tego pierwotnego stanu zostało zachowane, wiele elementów zostało zmienionych. Wobec tego zadaniem architekta było w taki sposób zaprojektować ten budynek, żeby jak najbardziej doprowadzić go do tego stanu pierwotnego. Mamy tutaj tą ścianę, na którą akurat teraz patrzymy, to jest ściana wschodnia i podobnie będzie wyglądała ściana zachodnia. Zostaną zachowane ceglane elewacje zewnętrzne, zostaną zachowane wszelkie konstrukcje stalowe wewnątrz, wszystkie takie te ankry i wszystkie te elementy oryginalnego wyposażenia. Zależało nam na tym, żeby je zachować i wyeksponować. Dodatkowo zostanie zmieniony dach, no i całość zostanie urządzona w takim nowoczesnym stylu w środku. Za nami widzimy zachodnią elewację budynku. Co tutaj się zmieni? Tutaj się właściwie cała ta elewacja zmieni, nawet układ okien i tej stolarki zewnętrznej, dlatego że ona tutaj w żaden sposób nie nawiązuje do tego, co widzieliśmy po poprzedniej stronie, ale warto dodać także, że konstrukcje suwnic, które się za nami znajdują, zostaną wyremontowane. Dodatkowo pojawi się tutaj taras, zielony trawnik, więcej zieleni, także ta część zdecydowanie będzie się różniła od tego stanu, który obserwujemy w tej chwili. W budżecie miasta zostały zabezpieczone środki na przeprowadzenie remontu. Miejmy nadzieję, że ten rozpocznie się lada chwila.